Rekolekcje przede wszystkim poświęcone Matce Bożej, jako matce, jako opiekunce, jako osobie, która zauważa człowieka, jego problemy, jego trudności, jego cierpienia, samotność, czasami taką po prostu zwyczajną ludzką bezradność. I ta Maryja jest naszą gospodynią, opiekunką. To, co w haśle jest też zawarte w pewnym sensie, choć nie do końca teologicznie, Maryja jest taką matriarchinią. Matriarchinie mówiono o nich, że to były kobiety, które z Bogiem osadzają cierpiących i samotnych w rodzinie. I Maryja właśnie nas, takich czasami smutnych, samotnych, cierpiących w tym Wielkim Poście, chce osadzić na nowo w rodzinie Bożej. I do tego wszystkich zapraszam, abyśmy jej na to pozwolili.